Co chwilę w naszym życiu są sytuacje, zdarzenia, fakty, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, które są jak pewnego rodzaju łamigłówki, trudne układanki, które nas przerastają. Są dwa wyjścia, pisze papież Franciszek: możesz uciec z pola bitwy, możesz się wycofać, możesz się schować, ale problemy dopadną ciebie bardzo szybko, albo możesz, jak Józef, wykazać się twórczą odwagą. Czyli robić coś, co wymaga odwagi, ale też pokazuje, że jesteś kimś, kto potrafi tworzyć swój świat, swoją rzeczywistość. Czasami nam się wydaje, że Bóg nie chce nam pomagać, że się jakoś na nas uwziął, nie chce nam wyciągnąć pomocnej dłoni, nie chce czegoś w swój boski, niezwykły sposób uczynić w naszym życiu. A to czasem jest dowodem, znakiem Jego zaufania do nas, bo on pragnie, żebyśmy my coś ukształtowali, wymyślili, właśnie wykazali się twórczą, dojrzałą odwagą w naszym życiu. Wzięli odpowiedzialność za to, z czym się musimy skonfrontować, co jest czasem też trudnością i niebezpieczeństwem w naszym życiu. Możemy się zastanawiać, dlaczego w życiu Józefa i Maryi Bóg nie interweniował w mocniejszy sposób. Dlaczego w betlejemską noc nie dał im porządnego, optymalnego schronienia? Dlaczego nie uchronił ich przed zagrożeniem ze strony Heroda? My mamy w sobie także takie pytania. Pokazujące czy zadające nam pytania o to, kim jest rzeczywiście Bóg w naszym życiu. Ale pamiętajcie, że On uwielbia posługiwać się nami, a w naszym życiu innymi ludźmi, żeby okazywać swoją troskę, miłość i opatrzność. Przychodzi zakamuflowany do naszego życia i nie pokazuje się wprost, ale chce, żebyśmy my wzięli odpowiedzialność za innych i posyła nam. Ludzi, którzy też chcą swoją odpowiedzialnością zaradzić naszym potrzebom. Twórcza odwaga to dowód zaufania sobie także i innym ludziom. Jesteśmy pokoleniem, które ma deficyt zaufania, chyba przede wszystkim do samych siebie, bo nam się wydaje, że cały czas coś psujemy i nie potrafimy tego naprawić. Bóg Tobie ufa bardziej niż Ty sobie samemu. Ta twórcza odwaga, o której pisze papież Franciszek, to nie jest takie proste, zwykłe chojrakowanie, zgrywanie cwaniaka lub jakiegoś innego bohatera. Twórcza odwaga to wzięcie odpowiedzialności za tych, którzy są najsłabsi, którzy są bezbronni, którymi się nikt nie zajmuje. Twórcza odwaga świętego Józefa to wzięcie odpowiedzialności za swoją żonę i za swoje dziecko. Ucieczka z nimi do Egiptu. Tam rozpoczęcie życia, którego nie są pewni, do którego nie są w żaden sposób przygotowani. Tam muszą żyć, zarabiać i utrzymać się przez kilka kolejnych lat. Właśnie ta twórcza odwaga Józefa ocaliła jego rodzinę. Nie bójcie się odwagi. Szukajcie rozwiązań, które będą ocalały. Także tych, którzy są dookoła Was. Czasem nie musimy wymachiwać szabelką, nie musimy stawać się dumnymi rycerzami w jakiejś połyskującej zbroi, ale czasem musimy się wstawić za ubogimi i potrzebującymi, za ludźmi, którzy są niesprawiedliwie traktowani, którzy są niesprawiedliwie wynagradzani w naszej pracy. Musimy się wstawić za kobietami, które doznają przemocy. Także tej przemocy domowej za ludźmi, którzy, którzy są wyzyskiwani, którzy są poniżani, którzy są odsuwani za margines społeczeństwa. Najwyższa pora na nas, panowie, abyśmy okazali temu światu mężną odwagę odwagę, która ocali innych ludzi.